Nie ma to jak taki świeży powiew powietrza o poranku, takiego zimowego, mroźnego powietrza. Tak sobie wciągniesz w płuca, aż się budzisz i nawet ci kawa nie jest potrzebna. Dzień dobry kochani, witam was na kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj mamy sobotę, pogoda jest nawet niezła, za oknem nawet się przebija słoneczko, także jest całkiem przyjemnie, fajne, rześkie powietrze, ale oczywiście to już ustaliliśmy. Moi drodzy, dzisiaj was zapraszam na vloga, cały dzień oczywiście ze mną. Dzisiaj robimy również cały dzień jedzenia, 1500 albo 1700 kalorii. Zobaczymy, jak ten pułap uda się oczywiście zamknąć, także moi drodzy, nie marniemy czasu, pędzimy do kuchni, robimy śniadanie i potem jedziemy na zakupy i pogadamy sobie w aucie o paru ważnych sprawach. Także moi drodzy, zaczynamy ten dzień. Kawa to jest moje życie. Dzisiaj na śniadanie zrobię sobie smoothie, ponieważ niewiele mam w lodówce, tak jak powiedziałam wcześniej, musimy jechać dopiero na zakupy. Także to, co mam w lodówce, oczywiście użyję, a z tego względu, że jest po prostu niewiele w tej lodówce, to po prostu użyjemy moje mrożone owoce z zamrażalnika. I myślę, że dzisiaj zrobię sobie takie egzotyczne smoothie z rana, a czemu by nie. Także użyjemy sobie całego banana, 50 g mrożonego mango i 50 g mrożonego ananasa. Moi drodzy, mamy fajne siadanko, tutaj mamy 520 kalorii, mamy mało białka, wiem, dużo tłuszczu i dużo węgli, ale niestety musimy czasami pójść na kompromis, a nadrobimy oczywiście białko w następnych posiłkach, także całodniowy bilans powinien się zgadzać, także moi drodzy, ja to dopijam i widzimy się już z samochodu. Fajne jest to, że ten koktajl jest po prostu gęsty, więc to spokojnie nas te 3-4 godzinki potrzyma, przynajmniej nie mam taką nadzieję, także ja dopijam i widzimy się w samochodzie. Mam teraz chwilę czasu, bo jadę na zakupy. Pozwólcie, że będę patrzyła raczej na drogę niż na kamerę, ale posłuchajcie, co mam do powiedzenia. Dostałam kilka komentarzy, czy ja nie jem za mało. Czy te 1500 kalorii to nie jest dla Ciebie za mało? Jakie masz PPM, CPM i te inne wszystkie wskaźniki? Dobra, więc usystematyzujmy wiedzę, i tak jak w szkole, nie? I powiedzmy sobie kilka bardzo ważnych rzeczy. Przede wszystkim, moi drodzy, ja Wam nie mówię, ile Wy macie jeść. Jak Wy macie jeść, bo ja nie jestem dietetykiem, nie jestem żadnym specjalistą odżywienia czy żywności. Ja po prostu chcę pokazać Wam, co możecie sobie zjeść na śniadanie, obiad czy kolację, po prostu inspiracje, pomysły, tak? Ja też sama siebie często gęsto wcześniej miałam takie problemy, nie miałam pomysłów, aż nie zaczęłam po prostu szperać, szukać i wymyślać sama jakieś tam różne rzeczy, próbować i tak dalej, i tak dalej. Dlatego macie już ułatwione zadanie, nie wiecie co macie zjeść na obiad, czy kolację, czy śniadanie, a chcecie coś, nie wiem, zdrowego, fajnego i co Wam dostarczy wszystkiego, co trzeba. Tak mi się wydaje przynajmniej, no to oczywiście możecie skorzystać z mojego pomysłu, inspiracji. Kalorie sobie przecież możecie porcje robić takie, jakie Wy chcecie, pod siebie to wszystko ułożyć, tak? Czyli na przykład, nie wiem, jesz 2500 kalorii, to też możesz wypić mojego szejka jako jeden z Twoich posiłków, bo na przykład jesz ich 5 dziennie. A niekoniecznie ja Ci mówię, tak, Ty też jest 1500 kalorii, tak jak ja, bo każdy z nas jest inny. Ja znam swój organizm już 20 parę lat, bo tyle mam, i przez te 20 parę lat nauczyłam się i wiem, po czym będę głodna, za ile będę głodna, czy mi to wystarczy, czy będę miała energię, siłę do funkcjonowania i do życia. To kolejna sprawa, moi drodzy, tu już tak trochę z innej beczki teraz, więc tak, dla mnie 1500 kalorii nie jest za mało, mi to wystarcza. Ja nie, to nie jest tak, że ja codziennie, dzień w dzień siedzę z kalkulatorem, po prostu ja liczę te kalorie, bo ja jednego dnia zjem na przykład 1700, drugiego 1800, a trzeciego zjem 1500 kalorii. Ja bardziej skupiam się na białku, tłuszczu i węglowodanach, bo ja to już liczę zawsze, od ponad 20 lat. Długo myślałam, czy Wam to mówić, czy tego nie mówić, ale moi drodzy, powiem Wam, żeby wszystko było takie klarowne, ja od ponad 20 lat mam cukrzycę typu pierwszego. Czy co to znaczy? Że po prostu muszę brać insulinę ekstra, bo mój organizm wytwarza jej za mało albo w ogóle nie wytwarza, więc nie wytwarza insuliny, jak ja zjem. Ty jak zjesz, masz, jesteś zdrowa, nie masz cukrzycy, zjesz, twój organizm po prostu trzustka wyrzuca insulinę, insulina otwiera po prostu komórki, do których ma trafić glukoza. Kolejna sprawa. Było takie przekonanie wśród w ogóle ludzi, ja też tak sama myślałam, bardzo długo mi tak było to wpajane do mojej, że tak powiem, głowy, że żeby się zdrowo odżywiać i mieć, wiecie, dobrze zbilansowaną dietę, odstępy czasowe i tak dalej, trzeba zjadać 5 posiłków dziennie. No więc to
Nie ma większej głupoty, naprawdę. Jedzcie tyle posiłków, ile wam jest wygodnie. Nie trzeba jeść 5 posiłków dziennie, co 3 godziny, jak w zegareczku, bo ja tak jadłam przez, moi drodzy, nawet nie pytajcie. I to nie jest wcale tak. Każdy z nas powinien swojego organizmu, że tak powiem, po prostu słuchać, żeby wiedzieć, co jest dla niego dobre, co nie jest dobre i co powinien mieć, a czego jeść nie powinien. I tak to powinno, moi drodzy, wyglądać, a nie, że po prostu ktoś nam powie, że wy macie jeść tak i tak. I dlaczego? Na przykład, taki przykład, nie? Ja nie uważam, żeby osoba, która miała insulinooporność, szybko wam tylko to wkleję oczywiście, to znaczy insulinooporność, że po prostu okej, wyobraźcie sobie tę sytuację. Insulina to jest klucz. Klucz, który otwiera furtkę. Do furtki ma wejść glukoza, czyli co tu zjecie? Nie wiem, zjecie kanapkę, to i się z tego tworzy po prostu glukoza i właśnie ta insulina jest tym kluczem, który ma otworzyć drzwi dla tej glukozy, żeby ona tam sobie oczywiście skoczyła. No i tak to wygląda. Osoba z insulinoopornością to jest osoba, której po prostu ma wyrzut insuliny, ale insulina, nie wiem, ma złe klucze i nie może tych tkanek pootwierać i po prostu glukoza jest w tym organizmie, co oczywiście się przetwarza w tłuszcz i ta osoba po prostu nie może schudnąć. I to jest taki fakt. Więc nie widzę, żeby osoba nie widzę sensu, żeby osoba z insulinoopornością jadła 5 posiłków dziennie, ponieważ to jest 5 wyrzutów insuliny. Lepiej, ja tak uważam, osobiście moje zdanie, wy piszcie w komentarzach, co o tym myślicie, jesteście, nie wiem, dietetykami, profesorami, lekarzami, piszcie, fajnie, otworzymy sobie dyskusję na ten temat, pole dyskusyjne, czemu by nie, nie ma nic przeciwko temu, oczywiście, moi drodzy, fantastycznie, lubię dyskutować, a polemizować. Także nie widzę sensu, żeby osoba, która ma insulinooporność, miała 5 razy w ciągu dnia wyrzut insuliny. Lepiej zjeść 3 posiłki dziennie, choć nie wiem, zjeść 3 posiłki dziennie, bo nie wiem tam ile tych kalorii masz, powiedzmy tak jak ja jem po 500 kalorii każdy posiłek i po prostu masz wtedy 3 wyrzuty insuliny i jest lepiej. Jak ja zaczęłam tak jeść, zaczęła mi waga po prostu spadać, ale też zaczęłam się skupiać na indeksie glikemicznym. To też jest oczywiście powiązane jedno z drugim, czyli po prostu nie tylko patrzymy na kalorie, nie tylko na białko, tłuszcze i węglowodany, ale też na produkty, których używamy. Bo jeżeli na przykład też możecie mieć taką dietę, okej, jem 1000, nie wiem, jem 2000 kalorii dziennie, ale będę jeść samą czekoladę. No to osoba taka, która ma problemy, przyczynie schudnie. Bo ten poziom cukru będzie cały czas wysoki, insulina będzie cały czas się odbijała w organizmie i dupa. Z tego nie będzie, moi drodzy. Także tak to po prostu wygląda. Wcześniej, jak byłam młodsza, mówię, ok, jak miałam, nie wiem, 15-16 lat, zaczęłam się bardziej interesować oczywiście żywieniem, bo wiecie, wszystkie koleżanki są na diecie, ja też muszę być, bla, bla, bla. Więc jeżeli zaczęłam się w to zagłębiać, mówię tak, kurde, jeżeli kromka białego chleba ma mniej kalorii niż kromka brązowego chleba, czyli mogę zjeść na przykład 2 kromki białego chleba, 1 kromkę brązowego, no to oczywiście, że ja wolę zjeść 2 kromki białego chleba, żeby się zapchać, być bardziej najedzoną, nie? Ale co z tego, moi drodzy, kurde, to jest największa głupota ever, to jest błędne koło, dlatego, że po prostu, jeżeli zjem 1 kromkę brązowego chleba, okej, jest ona objętościowo mniejsza, ale ona jest złożona z węglowodanów złożonych. Jeżeli oczywiście chleb ma dobry skład, czy tam pieczywo ma dobry skład, bo oczywiście ja nie mówię o udawanym chlebie razowym, czy tam żytnim, czy jakimś takim, który ma nawalone nie wiadomo kurde czego, karmelu, czy miodu, żeby to, no właściwie miodu nie dają, bo miód jest za drogi, ale karmelu, żeby oczywiście, wiecie, no był ten kolor, nie? Jeżeli chcecie dobry chleb z dobrym składem, po którym nie będziecie mieć jakichś wielkich wyskoków cukru, to w karcie powyżej macie przepis na chleb, który ja ostatnio oczywiście robiłam, sprawdziłam, przetestowałam, świetny chleb, polecam bardzo serdecznie. Także moi drodzy, kolejna kwestia, bardzo ważna, jeżeli chodzi o tą insulinooporność, ja jej nie mam, ale ja jestem w dużo bardziej komfortowej sytuacji niż wszyscy inni, którzy nie mają cukrzycy typu pierwszego, bo to ja steruję tym, ile insuliny jest w moim organizmie. Ja sobie tutaj dozuję i ja mogę tym zarządzać, więc jeżeli ja jestem w stanie dobrą dietą obniżyć ilość używanej insuliny w ciągu dnia, ja jestem na wygodnej pozycji, waga będzie leciała, co zresztą teraz notuję, tak? Wreszcie po tylu miesiącach czekania, nie wiem, kombinowania, zaczęła ta waga spadać i ja już wiem, jak to zrobić po prostu, wiem, jak to zrobić, czyli po prostu dobre produkty, no okej, godziny jedzenia, jeszcze nad tym pracuję, żeby te godziny jedzenia były stałe, bo tutaj mam taki problem, bo nieraz na przykład zjem śniadanie o 10, nieraz o 12. Staram się trzymać okno żywieniowe 16:8. Tyle, moi drodzy, więc tak to wygląda. Okej, jeszcze usystematyzuję jedną rzecz. Ja mam 1,71 m. Jak stanę na palcach, 1,72 m. Także tak to wygląda. Więc jeżeli chodzi o moje tam, powiedzmy to PPM, to ja mam 1594. I po prostu dokumentuję, pokazuję wam drogę
ta, którą trzeba przebyć, bo nie zawsze jest kolorowo, fajnie, pięknie i fantastycznie, że zawsze codziennie rano mi się chce, że zawsze codziennie rano po prostu jestem w skowronkach i po prostu tak, bo żeby mieć fajną figurę, przede wszystkim chodzi o zdrowie, ale żeby mieć fajną figurę, to wymaga czasu. To wymaga poświęceń, to wymaga treningu i to oczywiście wymaga pracy, więc to nie jest takie hobby. Także moi drodzy, mam nadzieję, że Wam trochę rozjaśniłam. Jeżeli macie do mnie jakiekolwiek pytania, śmiało piszcie w komentarzach pytania. Postaram się na wszystkie oczywiście odpowiedzieć, to pytanie błądzi. Ja jadę teraz do tego drugiego sklepu. Widzimy się z domku, dalej. I tak jak mówię, nie zrozumcie mnie źle, mam nadzieję, że to nie ma jakiegoś wielkiego, agresywnego wydźwięku. Sorry, moja twarz jest skupiona na drodze, więc nie zawsze pamiętam, żeby się do Was ładnie uśmiechać. Ale mam nadzieję, że przekaz jest w miarę zrozumiały i po prostu wyjaśniłam Wam, o co generalnie chodzi. Także dobra, idziemy się z domku. No i dobra, moi drodzy, więc pora na lunch i na lunchek robię sobie bułeczkę taką z niskim indeksem glikemicznym. Ja ją kupiłam w Lidlu, do tego trochę sałaty, pomidorek, ser żółty, szyneczka z indyka i oczywiście trochę warzyw, czyli pomidorek, do tego jajo osadzone i humusik, siada idealnie. Jeżeli chodzi o całą gramaturę tego posiłku, macie wszystko w opisie, także tam wpadajcie, żeby sobie obczaić i do tego serek wiejski, żeby uzupełnić białko. Dzisiaj jak byłam w sklepie, znalazłam takie coś. Puszka całkiem fajna, taka nawet lata 80 bym powiedziała, że chodzi o stylizację, ale co tutaj jest napisane? Moi drodzy, napój zero, czyli bez cukru, o smaku marshmallow. Napój gazowany. Po prostu jak to zobaczyłam, musiałam to wziąć. Także moi drodzy, przelewamy to do szklaneczki i zaraz spróbujemy, co to jest za cudo. Powiem Wam, czemu to kupiłam, bo zobaczyłam napis o smaku marshmallow, to mówię, nie, to nie może być dobre, ja to po prostu muszę spróbować, więc wzięłam to na spróbę, także moi drodzy, biorę szklankę, ciekawa jestem, jaki to w ogóle ma kolor i jaki to ma smak. Kolor przezroczysty. Ej, serio, pachnie jak marshmallow? Tak. Pachnie jak marshmallow. Czy to może być dobre? Czy to ma w ogóle prawo bytu? Smakuje to mega jak taki cukierek roztopiony. Bardziej to smakuje jak wata cukrowa niż jak marshmallow. Nie, to chyba nie jest dla mnie. Ale... Więc chyba kogoś po prostu ostro poniosło, że postanowił zrobić napój o smaku marshmallow. Był jeszcze o smaku ciasta urodzinowego, czyli tortu. I jeszcze był taki, już najmniej taki, że powiem, rażący, czyli o smaku bubblegum. To już takie chyba najbardziej normalne, bo są i lody o tym smaku i tak dalej. Ale żeby ktoś wpadł na pomysł taki, żeby dawać do puszki, kurde ludzie, oszaleliście, marshmallow to się je to jeszcze z ogniska, a nie kurde, żeby brać je i pić. Kto to w ogóle widział? Nie, po prostu nawet tego składu nie zobaczę, bo bardzo mądrze. Białe litery na żółtym tle, bardzo dużo widać, także nie polecam. Ostatni posiłek dzisiejszym wpadnie makaron, zrobię sobie go z kurczakiem, szpinakiem i pomidorami suszonymi. Oczywiście standardowo wpadną moje tradycyjne przyprawy, czyli sól, pieprz i papryka słodka. Nic tutaj wielkiego wystrzałowego nie będzie. Jeżeli chodzi o resztę tutaj tego posiłku, to uzupełnię sobie go jeszcze warzywami, takimi jak brokuły, pomidory i dam sobie też trochę sera fety. Jeżeli chodzi o całość tego posiłku, mamy tutaj 550 kalorii. I aż 43 gramy białka, także fajnie nam się dzień w makrosach dzisiaj zamknął, więc moi drodzy, tak to wyglądało, ja idę jeść i widzimy się za chwilkę. No i dobra, więc na dzień dzisiejszy to wszystko, to był cały dzień mojego jedzenia. Mam nadzieję, że Was zainspirowałam znowu jakimiś pomysłami. Jeżeli tak, to oczywiście pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji, a my oczywiście widzimy się w kolejnych filmach. Na razie, cześć, pa!